To sobotni poranek w Telewizji Republika. Ja przypominam, że cały czas jesteśmy, no od jakiegoś już czasu, w okresie karnawału, więc w związku z tym czasem teraz trochę o tańcu, bo to nieodłączny element karnawału. Witam moich gości, Weronika Kwiatkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. I Piotr Zarzycki. Dzień dobry. Czyli oboje państwo ze szkoły tańca Shim Sham. Co to takiego, o tym już za chwilę, ale zanim porozmawiamy, to krótki wstęp i o tańcu. Nasza sonda uliczna. Jesteśmy tutaj w centrum Warszawy. Będziemy przeprowadzać sondę z mieszkańcami. Jakaś imprezka się szykuje. Fajnie. Tańce też? No raczej nie, bo to jest w bloku mieszkanko, więc na spokojnie tak. Nie spędzam, a jest jakieś propozycje? No nie, tak po prostu się pytam, czy ludzie spędzają karnawały. Na spokojnie. No tak, ale z mężem. W telewizor nie patrzy. To dobrze. W domu? Tak. Dobra, fajnie, dziękuję pani bardzo. W domu, w pracy. W pracy, czyli pracowicie. Tak. A to teraz skala. Tak, okay. Tak. To nie, normalnie zupełnie. Jestem jak najdalej od Warszawy, najlepiej w górach. W górach, czyli jakieś wyjazdy? Tak, na pewno. Fajnie, fajnie. I jakieś inne plany jeszcze? Jakieś inne plany, tak. Chciałam pojechać do Rzymu. Jak coś będzie, to idziemy. U ciebie też? Tak, oczywiście. Czyli tak imprezowo. Tak, ogólnie jesteście, wolicie tak imprezowo niż siedzieć w domu. No oczywiście. Oczywiście. Bardzo fajnie, dziękuję wam bardzo. Dzięki. Chce nam się do ludzi, chce nam się jakichś relacji towarzyskich, więc myślę, że warto wykorzystać, a w tym roku długi. Tak, to prawda. A jakie plany w ogóle na karnawał? No myślę, że z racji wieku wybiorę się na bal senior. Fajnie. Jakiś to będzie bal maskowy, czy raczej tak? Myślę, że raczej nie, raczej taki klasyczny. Fajnie. Bez przebieranek, ale na pewno będzie bardzo miło. Czyli troszeczkę będzie jakaś impreza na pewno. Tak sądzę. Fajnie. I tańce też? Obowiązkowo. Będę jeść pączki. No tak, bo to jest czwartek niedługo, ale jakieś tańce w ogóle planuje pani? Nie imprezy? Wybieram się za bardzo. Czyli bardziej tak poszedłki? No, raczej tak, czyli tak na spokojnie w tym roku karnawał. Ale przebierać się lubię, to może się przebiorę. No jak widać, niektórzy wręcz zaskoczeni byli tym, że karnawał mamy. I pierwsze pytanie do moich gości związane z tą sondą. No co to, w bloku tańczyć się nie da? Może ja odpowiem na to pytanie, ponieważ moje pierwsze treningi, takie bardziej intensywne w ogóle, taneczne, miały miejsce w bloku właśnie, w salonie, gdzie wszystkie meble były podsuwane pod ściany i oczywiście, że się da. Pytanie, że tam się mieści. Jaki taniec, bo jeżeli mówimy o Shim Sham, o swingowaniu, to jednak troszkę metrażu trzeba mieć chyba. Troszkę. Ale to też zależy, bo są różne tańce swingowe, także czasami nawet mały metraż wystarczy. Jak to wygląda w tym karnawale, czy w poprzednim karnawale? Bo trudno tak rozmawiać o tańcach, jeżeli mamy czas pandemii i wszyscy podkreślają, że dystans jest najważniejszy. Jak to w waszej szkole wygląda? To może Piotra tutaj teraz zapytam. Tak, tak. Znaczy dystans na pewno jest podejściem zdroworozsądkowym w takim ogólnym pojęciu czy ujęciu. Natomiast bez dwóch zdań nie da się tańczyć, będąc od siebie, nie wiem, 2 metry czy 3 metry, więc tańczymy tak, jak się tańczy, czyli tańczymy w parach, natomiast w tym wszystkim, w całej tej bajce tanecznej staramy się zachować zdrowy rozsądek i na przykład testować się na obecność COVID-a, jeżeli tylko ktoś się gorzej czuje, nie wiem, jeżeli ktoś na przykład się nie zdążył przetestować, to po prostu nie przychodzi na zajęcia, czy nie przychodzi na potańcówkę. Raczej staramy się pilnować takiej trochę odpowiedzialności społecznej w tym wszystkim, co robimy, bo wiemy, że współodpowiadamy za wszystkich, którzy tam są, tak? Więc chcemy tańczyć, tańczymy. Podczas tańca się do siebie zbliżamy, bo jest to nieuniknione i wręcz pożądane, no ale staramy się nie wyłączać myślenia przy tym wszystkim. No właśnie, ważne jest też to, że to jest taniec w parach. Przede wszystkim nawet na stronie podkreślacie, że no warto już przyjść ze swoim jakimś partnerem do tańca, a nie czekać na kogoś przydzielonego. No właśnie, to powiedzmy o tym, czym jest Shim Sham. Jak ten taniec wygląda? Już jakieś tutaj zarysy widzimy w obrazkach podczas prób. Shim Sham to jest warszawska szkoła tańców swingowych i tak naprawdę tutaj na obrazku widzimy pewną próbkę tego, czym my się zajmujemy, ponieważ rodzina tańców swingowych jest paradoksalnie dość duża. My zajmujemy się tymi tańcami, które są najstarsze, czyli narodziły się no już w tym momencie licząc 100 lat temu, Lindy Hopem, Charlestonem, Balboa, Solo Authentic Jazzem. Poruszamy też niejednokrotnie temat Shaga,
to są różne odmiany tańców swingowych. Większość z nich oczywiście tańczymy w parze. A dlaczego się nimi zajmujemy? Bo są piękne, bo są tańczone do prawdziwej muzyki i pozwalają nam na takie odkrycie siebie. Tam nie ma miejsca na sztywne ramy, na udawanie kogoś, kim nie jesteśmy. Wręcz przeciwnie, tam każdy ma miejsce na to, żeby odkryć swój własny potencjał i w ramach tych tańców swingowych pokazać siebie i swoją naturę. I to jest piękne. No właśnie, jak myślę taniec, to gdzieś tam mi się przypomniał taniec pierwszy na weselu. No i pamiętam, że były lekcje tańca, walca angielskiego. No i tam to polegało na tym, że jednak liczyła się precyzja, liczyła się dokładność. My oczywiście byliśmy z siebie zadowoleni w przeciwieństwie do naszego nauczyciela. No ale tutaj chyba rzeczywiście ta technika jest gdzieś na drugim planie, czy to prawda? Zdecydowanie tak. Znaczy... W tańcach swingowych uczymy pewnych podstawowych ruchów. Oczywiście z czasem one przestają być takie podstawowe, natomiast uczymy pewnej architektury, na której bazujemy i później dodajemy tą swoją indywidualność, o której mówiła Weronika wcześniej, tak? Czyli to jest taka dosyć wolna forma ekspresji na bazie pewnej architektury, tak bym to określił. Mhm. To czym jest ta architektura, powiedzmy, w swingu? Wiem, że to zadaje trudne pytania teoretyczne, no ale też... Czym jest architektura w swingu? Jesteś... To jest po prostu, tak, to jest po prostu jakby zestaw ruchów, który czasami określamy jako, nie wiem, podstawowa forma, która ma swoją nazwę. I ten zestaw ruchów pozwala jakby nam się poruszać w tym świecie w sposób wiadomy, tak? Czyli kiedy używamy konkretnego zestawu ruchów, to i partner, i partnerka, czyli i lider, i followerka wiedzą tak naprawdę, czego mniej więcej możemy się spodziewać. Czyli stwarza się takie w miarę bezpieczne środowisko tego, że nie zaskakujemy siebie najdziwniejszymi ruchami i nie stawiamy siebie w sytuacji niekomfortowej. Jednocześnie w tej architekturze, którą w jakiś sposób mamy jakby określoną wcześniej, jest masa przestrzeni na to, żeby poruszać się w indywidualny sposób, taki jak każdy chce. Dodawać swoje smaczki, mieć miejsce na to, że miejsce na swoje ograniczenia czy na swoją ekspresję. I to mniej więcej na to polega. No właśnie, ekspresja bardzo ważne słowo, bo to jest dosyć energetyczny sposób tańczenia, zupełnie nieskojarzony z tym wyrazem swing, który tak w dosłownym tłumaczeniu oznacza po prostu kołysanie się. Właśnie tu może ja nawiążę do tej architektury i bazowej nomenklatury tanecznej, którą my się posługujemy. Ten swing, czyli bujanie się, to jest dokładnie to, co nam towarzyszy. Nasze ciało się buja. Przez to, że nasze ciało się buja, swinguje, to tańczą też nasze nogi. Dołączają do tego nasze ręce. Łączymy się w parze i razem bujając się z partnerem jesteśmy w stanie nawiązać rozmowę taneczną, co jest takim właściwie celem tego naszego tańca. My się ze sobą komunikujemy, my ze sobą rozmawiamy na temat tego, jaka jest muzyka, jak ci się ta muzyka podoba, czy ona jest wesoła, skoczna, czy ona jest taka bardziej nastrojowa, przytłumiona. A co sądzisz o parkiecie? I tutaj też dochodzą tak naprawdę elementy typu slajdy, zatrzymania. Nie musimy używać słów, używamy naszych ruchów i właśnie tego swingującego ruchu ciała, żeby porozmawiać o tym, co nas otacza i gdzie jesteśmy. No właśnie, ale w każdej rozmowie i w tym tańcu też jest pewien element improwizacji. Chyba tutaj bardzo ważne jest to, żeby partnerzy jakoś się tam wyczuwali, żeby czuli, co za chwilę może się wydarzyć. No i to jest właśnie najciekawszy smaczek tego wszystkiego, bo z jednej strony, znaczy może inaczej, najciekawszy smaczek całego tego tańca to jest właśnie to wyczuwanie się, czyli tak, czyli właściwie wchodzenie w relacje w tańcu i poprzez taniec. Czyli każdy, dzięki czemu każdy jeden taniec jest inny, tak jak każda jedna rozmowa w kawiarni czy w restauracji będzie inna, tak? Tak samo każdy jeden taniec jest inny, każdy jest indywidualny, każdy ma swój smak. Jeden taniec będzie przyjemny i wyjdziemy z niego zadowoleni, że w ogóle się odbył. No inny taniec nie będzie aż tak przyjemny i nie będziemy tak może zadowoleni, ale może mieliśmy akurat okazję na to, żeby coś przećwiczyć innego, co dla nas indywidualnie będzie fajne i tak dalej, i tak dalej. Więc każdy jeden taniec to jest jakby indywidualne spotkanie dwóch osób, które w tańcu przestają mówić ustami, ale mówią ruchem.
To tutaj widzimy też na tych obrazkach rozmaite podrzuty i w ogóle już wyczuwamy, o co chodzi. No i powiedzmy tak historycznie, a właśnie, bo tu mi wydawca podpowiada, że mały taki przerywnik, jak się tańczy w bloku właśnie. Jak się tańczy w bloku? W bloku tańczy się ciasno. To jest pierwsza rzecz i oszczędnie. Trzeba rozepchać wszystkie meble. Oprócz. O, proszę, proszę. Mamy doskonale przygotowany salon do takiego tańczenia właśnie teraz. Mhm. No dobrze, to jak się już zasłuchaliśmy i nawet widać, że nasza głowa już zaczęła tańczyć, to chciałem o tej otoczce porozmawiać, bo to przenosimy się do międzywojnia, do lat 20. Jak to się stało, że ta muzyka, ten sposób tańca trochę zanikła i dopiero w latach 80. ktoś sobie przypomniał, że przecież tak wspaniale można było tańczyć? Właśnie. Ja też tego nie rozumiem. Mhm. I bardzo się cieszę, że ktoś do tego wrócił, odnalazł to, bo tak naprawdę u nas w Polsce był bardzo popularny rock and roll. Nie wiem, czy kojarzycie taki taniec, czyli falujące spódnice, tutaj nawiązanie trochę do Elvisa Presleya. Tak naprawdę rock and roll wywodzi się z tych tańców swingowych, ale u nas nie było tej kultury tańców swingowych. Nasze międzywojnie to jednak nie był swing, to nie był jazz. No to były tanga, walczyki, takie zupełnie, zupełnie inne klimaty. Myśmy sięgnęli po tak naprawdę to, co zostało stworzone w Stanach Zjednoczonych, ale to głównie ze sprawą muzyki, która jest wspaniała i zawsze się jej słucha bardzo przyjemnie. No to o tej muzyce jeszcze dwa słowa, bo to są instrumenty dęte, to są tam jakieś saksofony, trąbki, puzony i to wszystko razem gra bardzo rytmicznie. Oj, tak. Piotr, chcesz coś powiedzieć? Tak, znaczy, tak, rytmicznie to oczywiście bez dwóch zdania, ale to, co jest najpiękniejsze w tej muzyce, to jest to, czego ja na przykład wcześniej, z czym miałem bardzo słabe, czy ubogie doświadczenie, zanim wszedłem w ogóle w świat swinga, czyli muzyka żywa. Ona jest zarówno żywa wtedy, kiedy jej słuchamy na żywo, bo gra po prostu band, gra zespół i to jest doświadczenie absolutnie niesamowite, ponieważ band potrafi się dograć tak naprawdę też do sali, do tego, co się dzieje na parkiecie i przedłużyć piosenkę tak długo, jak tylko chcą, jeżeli widzą, że jest flow, ale też żywa dlatego, że jest po prostu grana na prawdziwych instrumentach, a nie wygenerowana przez syntezator. I naprawdę jest to ogromna różnica w doświadczeniu i jest to element, który pozwala tą głowę rozwijać, pobudza komórki, nie wiem dokładnie które, ale na pewno wszystkie, jakie tylko są do pobudzenia. Jeszcze warto popatrzeć na takie orkiestry, bo oni oczywiście w taniec rzucić się nie mogą, ale też jest niezwykle energicznie na scenie. Ja chciałem zapytać jeszcze o te tańce Lindy Hop Balboa, Charleston. Czym one się różnią od siebie? One się tak różnią... pokrótce, bo nie będziemy teraz wszystko wyjaśniać. Chyba dynamiką. To jest chyba taka główna cecha, dzięki której możemy rozróżniać te tańce. Lindy Hop jest taki miękki, mięsisty, mimo że potrafi być bardzo szybki i dynamiczny, ale on jednak jest płynący. Charleston jest taki bardziej skoczny, tak jak kojarzą wam się pewnie czarno-białe nagrania sprzed lat. To jest dokładnie Charleston, czyli te nogi, które gdzieś tam pod sufit latają,
podskakujące ciało, takie silnie bounsujące, wysoka energia. A Balboa to jest coś, co pozwala pogodzić bardzo szybką muzykę z małą ilością miejsca. Czyli to jest bardzo szybki taniec, dynamiczny, ale skompresowany do takiego mocnego kontaktu w parze. Ja się zastanawiam, jak po tych tańcach ci uczestnicy tych tańców nie są, tak powiem brzydko może trochę, ale pomięci, bo tam jednak stroje są pełne, że tak powiem. Panowie są w marynarkach, chociaż buty sportowe często do tego występują. Może nie pomięci, ale na pewno powiedzmy troszeczkę zmęczeni, o może bardziej w ten sposób bym powiedział. Natomiast na jedną imprezę wystarczy w zupełności jeden zestaw ubrań i w trakcie tańca nikt się nie przygląda temu, czy koszula została pogięta albo czy marynarka jest trochę przepocona. Dlatego, że jakby istotą tego wszystkiego, co się dzieje, jest zabawa i radość. Więc tak naprawdę im bardziej ktoś jest wymięty, jak pan powiedział, to jest najczęściej po prostu szczęśliwszy. I tyle. To piękna idea. Chciałem zapytać jeszcze o retro festiwal, bo sama nazwa retro też wskazuje, że wracamy do tych dawnych tańców i dawnych lat, do tych dawnych orkiestr. Ja rozumiem, że na takiej potańcówce, bo to też jest słowo klucz, potańcówka, to ta orkiestra rzeczywiście jest już żywa. Bo pewnie nie na sali próbnej no, korzystacie z odtwarzaczy. Zdecydowanie na treningach, na zajęciach korzystamy z odtwarzaczy, natomiast retro to jest taka nasza perełka, czyli to jest jedno wydarzenie w roku, no ostatnio rzadziej z uwagi na pandemię, gdzie spotyka się bardzo duża grupa osób z całej Europy, nie tylko Europy, przyjeżdżają też do nas ludzie ze Stanów Zjednoczonych między innymi i bawią się właśnie do tej muzyki na żywo. Staramy się zawsze zapewnić tę muzykę na najwyższym poziomie. Zespoły, które mają bardzo duże doświadczenie w graniu dla tancerzy, bo wtedy ta komunikacja jest też dużo, dużo lepsza, przyjemniejsza. Ale retro to nie tylko koncerty, to nie tylko imprezy, to jest czas na zajęcia, to jest czas na rozmowy, na panele dyskusyjne. Właśnie wszystko w obrębie tej naszej zajawki, jaką jest taniec swingowy. To jest u was coś spokojniejszego? Bo na każdej imprezie po tańcówce zdarzają się takie osoby, które czekają na jakieś przytulańce. Jest coś bardziej takiego zmysłowego? Slow Lindy. Slow Lindy. Mhm. Znaczy zmysłowość się zdarza, jeżeli szukamy zmysłowości jakiejś i delikatności czy spokoju, to oczywiście jesteśmy w stanie to znaleźć, ale jest to raczej opcja marginalna, tak bym powiedział, na tych zajęciach, znaczy w tym świecie. Raczej szuka się tutaj zabawy, raczej szuka się doenergetyzowania. Jakby nie zawsze trzeba przyjść pełnym energii. To jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, że nie zawsze trzeba dysponować tą energią, natomiast wystarczy wejść w takie miejsce, wejść w tą społeczność i ta energia się po prostu znajduje, bo jest tam jej pełno. Ona jest wygenerowana w sposób niemalże automatyczny. Tak spojrzałem na chwilę na orkiestrę i zastanawiam się, czy oni też improwizują, czy są jakieś takie standardy, do których się tańczy? Bardzo często improwizują, choć opierają się na standardach. Mhm. Tak, to są raczej współczesne, bardziej uwspółcześnione aranże znanych klasyków. Natomiast każdy tam znajduje też miejsce na własną improwizację. Jak to wcześniej. To teraz na koniec naszej rozmowy, bo już musimy kończyć, takie filozoficzne trochę pytanie. Do czego nam dzisiaj w XXI wieku służy taniec? Bo jakby się tak rozejrzeć po klubach na przykład muzycznych, gdzie DJ-e z gramofonów często grają, to tam są na parkiecie często osoby bardzo indywidualne, ale zamykają się w sobie. One tańczą jakby do muzyki ze sobą i nie ma tych partnerów. U was zupełnie chyba inna filozofia. Jak się tańczy dzisiaj? Ja myślę, że dotknął pan kwestii kluczowej, mianowicie w tym tańcu, o którym tu dzisiaj rozmawiamy, istotą jakby poza samym tańcem, który oczywiście jest podstawą tego wszystkiego, jest relacja. I to jest jedna z najfajniejszych rzeczy, która się w ogóle w tym świecie wydarza, czyli kontakt z drugim człowiekiem i on jest nie tylko poprzez to, że pojawiamy się w tym samym miejscu, tylko pojawia się ten głębszy kontakt, czyli taniec, czyli ta rozmowa w tańcu. I to jest to, co odróżnia ten taniec od większości innych, które dzisiaj są na świecie. I w ogóle, jeżeli pan pyta, po co jest taniec, a zwłaszcza taki jak swing, po to, żeby
się nie izolować i po to, żeby czuć, że to życie ma jednak więcej smaków niż tylko chleb z masłem, tak bym powiedział. I na koniec jeszcze zapytam a propos karnawału, czy to jest tak, żeby się nie izolować, to trochę więcej jest u was osób przy karnawale, czy ten okres przestał być jakimś takim wyjątkowym w szkole? Ja nie zauważam takiej różnicy. Jednak to nie jest chyba kwestia karnawału, a właśnie rozpoczęcia roku akademickiego, kiedy ludzie sobie planują zajęcia, nowego roku, kiedy mają nowe postanowienia i ewentualnie okres późnowiosenny, kiedy zbliżają się wesela i wtedy mamy nawał par. No. To mam nadzieję, że to nie będzie martwy okres w związku z sesją studencką w szkołach wyższych. Nie. Trzeba się zrelaksować między egzaminami. Wyczyścić głowę czasami też. Tak jest. Bardzo dziękuję za rozmowę. Piotr Zarzycki, Weronika Kwiatkowska, czyli Szimszam karnawałowo dzisiaj w Telewizji Republika. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję. A za chwilę coś spokojniejszego. Zaproszę Państwa do Muzeum Techniki w Warszawie, które stało się Narodowym Muzeum. Wraca na mapę odmienione i z nowymi wystawami. O tym już za chwilę.